Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe. Wyniki sondażowe wskazują na 31,5% poparcia dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Ponad 4% mniej ma Platforma Obywatelska. Na oficjalne potwierdzenie rezultatów trzeba będzie jednak poczekać, aż Państwowa Komisja Wyborcza upora się z technicznymi problemami. To pierwsza porażka PO od 9 lat, a tym samym pierwszy w tym czasie sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Według badania Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos wybory w skali kraju wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 31,5%. Na drugim miejscu Platforma Obywatelska 27,3%. Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 17% poparcie. Na Sojusz Lewicy Demokratycznej głosowało 8,8% wyborców. Na Nową Prawicę 4,2%, a na Ruch Narodowy 1,7% wyborców. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,4%. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy nas poparli. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach, bo to bardzo ważne, żeby polska demokracja się umocniła i umacniała dalej. Wreszcie chciałem podziękować tym wszystkim, którzy uczestniczyli jako kandydaci, którzy angażowali się w akcje wyborcze, którzy pracowali. To jest wasz sukces, proszę Państwa. Wasz naprawdę bardzo wielki sukces. Serdecznie dziękuję. Prezes Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu nawiązał do głośnych w ostatnim czasie afer politycznych. Mowa tu chociażby o infoaferze, taśmach Wprost, kłopotach z pamięcią marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, ale także incydencie madryckim z udziałem byłych już posłów PiSu. To właśnie jasne zasady funkcjonowania partii, wyciąganie konsekwencji i stawianie na uczciwość miało zadecydować o sukcesie Prawa i Sprawiedliwości. My możemy wygrywać tylko wtedy, jeżeli jesteśmy czyści, całkowicie czyści. I stąd to wielkie wezwanie do tego, by nasza formacja, nasza partia, nasz sojusz był czysty. Był czysty pod każdym względem. Tym różnimy się od naszych konkurentów i dzięki temu żeśmy zwyciężyli. Smak zwycięstwa nad Platformą Obywatelską po 9 latach na pewno jeszcze bardziej pobudzi apetyt przed wyborami, które czekają nas w przyszłym roku. Na powtórzenie sukcesu liczy kandydat PiSu na prezydenta Rzeczypospolitej, europoseł Andrzej Duda. Demokracja jest wtedy prawdziwa, kiedy obywatele biorą udział w wyborach, bo wtedy władza ma rzeczywiście legitymację. No to piękny wieczór, ogromnie się cieszę. Odrobiliśmy wynik sprzed kilku miesięcy, mówiła premier Ewa Kopacz, wskazując na sondażowe wyniki. Jednak przedwyborcze sondaże wskazywały na minimalną przewagę Platformy Obywatelskiej. Co więcej, to pierwsza wygrana Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat. 11 miesięcy przed nami. Wybory parlamentarne za 11 miesięcy. Będziecie bliżej ludzi, wygramy te wybory. Ja w to wierzę. My tych wyników nie będziemy, proszę Państwa, kwestionować. My nie będziemy dzisiaj mówić, że ktoś sfałszował wyniki. My nie będziemy dzisiaj podejrzewać, że to jest jakiś zły los, który spowodował nagle, że Platforma tymi 3 punktami w tych wyborach niestety jest w tyle. To nie zły los, a złe zarządzanie Polską Platformy Obywatelskiej przyczyniło się do jej porażki, wskazuje Jacek Sasin, który już szykuje się do drugiej tury wyborów prezydenckich w Warszawie. Ten rząd nie ma pomysłu na to, jak rozwiązywać dzisiaj problemy Polaków, a Prawo i Sprawiedliwość jest tą alternatywą, która szansę na te dobre zmiany w Polsce niesie. I myślę, że to zdecydowało, że Polacy tak głosowali. Obywatele naszego kraju chętnie stawiali krzyżyk także przy kandydatach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polsko i Polacy, Polskie Stronnictwo Ludowe dziękuję. Nie za ten wspaniały sukces, w który tylko my wierzyliśmy, ale za to, że w tym akcie wyborczym potwierdziliście, że można wyróżniać ugrupowania wspólnoty, twórczego współdziałania i współpracy. Ludzi, którzy łączą, a nie dzielą. Ten sukces to efekt zmian na listach wyborczych, mówi wicepremier Janusz Piechociński. Na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego było bardzo wielu ludzi młodego pokolenia, uczciwych, kompetentnych, realnych i to będzie nam procentowało. Nie zaprocentował natomiast pomysł na minione wybory, który przedstawił Sojusz Lewicy Demokratycznej. Przewodniczący partii Leszek Miller liczy jeszcze na koalicję w sejmikach. Zwycięzcą są ci, którzy tworzą większościowe koalicje, aby mógł powstać stabilny rząd. Tak samo i we wszystkich stopniach samorządu terytorialnego. Zwycięzcą będą ci, którzy utworzą większościowe koalicje. SLD od jutra jest gotów
do stosownych rozmów po to, żeby móc realizować nasz program. O wypracowaniu stałego elektoratu może mówić nowa prawica. Ponad 4% poparcia to jednak, jak mówi Janusz Korwin-Mikke, zdecydowana porażka. Partia chciała nawiązać do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które kończyła z 7%. Niestety Komisja Wyborcza wciąż nie jest w stanie uporać się z kłopotami w funkcjonowaniu systemu wyborczego. Użytkownicy nie mogli zalogować się na konta obwodowych komisji wyborczych. Obecnie wyniki powoli spływają do centrali. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 994 151, natomiast liczba kart ważnych wynosiła 2 795 807. Wdzięczność za kanonizację ojca świętego Jana Pawła II i za 20-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, a także prośba o przywrócenie jedności i kolejarskiego etosu towarzyszyły tysiącom kolejarzy podczas ich modlitwy u stóp Pani Jasnogórskiej. Podczas 31. już ogólnopolskiej pielgrzymki środowiska kolejarskiego do Częstochowy zanoszona była także szczególna modlitwa za ojczyznę i o dobre wybory władz lokalnych. Troska o środowisko kolejarskie to jeden z głównych powodów 31. ogólnopolskiej pielgrzymki kolejarzy na Jasną Górę, która wczoraj dobiegła końca. W spotkaniu przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W uroczystej sumie wzięło udział ponad 7 tysięcy kolejarzy. Na zakończenie modlitewnego spotkania odczytano telegram Ojca Świętego Franciszka. Jak wskazał krajowy duszpasterz kolejarzy ksiądz Eugeniusz Zarembiński podczas pielgrzymki u stóp Pani Jasnogórskiej, podział na spółki i spółeczki sprawia, że to środowisko nie żyje całością problemów kolei, ale swoich spółek, a to rodzi różne problemy. Na pewno wielu kolejarzy boi się zwolnień. Dla wielu pracowników wyższych kolei problemem jest to, że nowe zarządy spółek nie szanują ludzi. Zwalniają z danego stanowiska, nie ma możliwości przejścia na inne stanowisko. Od razu usuwają poza kolej. Sami kolejarze ci mówią, przez kilkadziesiąt lat pracowałem na kolei. Ja znam kolei. Poza koleją w wieku 50 paru lat, co ja zrobię? Wielokrotnie ci prezesi nowych spółek mówią do nas, to twój problem. Nam nie jesteś potrzebny. I biorą ludzi z banków, instytucji finansowych, którzy nieraz, może nieraz nie jechali koleją nawet. Nie znają kolei, specyfiki tej gałęzi transportu. Kolejarze mają wiele trosk, których nie da się pokonać bez duchowego wsparcia, akcentował Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Dzisiaj kluczową kwestią jest sprawa przewozów regionalnych, bardzo dużego rozdrabniania przewozów regionalnych na małe kawałki, a tym samym odwracania się podróżnych od kolei, bo tworzy się może i potrzebne, ale dla marszałków koleje wojewódzkie, tworząc rady nadzorcze, zarządy, ale to nic dobrego dla naszych klientów i dla kolejarzy, takie poćwiartowanie. Również wiele troski kolejarzy mają z pracami inwestycyjnymi na polskich kolejach, mało skoncentrowanymi, przedłużającymi się bardzo w czasie i to utrudnia funkcjonowanie przewoźników i odwracanie się podróżnych od kolei i od kolejarzy. Pielgrzymka kolejarzy na Jasną Górę była także doskonałą okazją do dziękczynienia za kanonizację papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. 17 grudnia prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przyjedzie z wizytą do Warszawy. Zaprosił go prezydent Bronisław Komorowski, gdy obaj politycy przebywali w Bratysławie na obchodach 25. rocznicy aksamitnej rewolucji. Dziękując za zaproszenie, prezydent Ukrainy wyraził wdzięczność za wsparcie Polaków. Tym bardziej, że jak dodał, jest ono bardzo potrzebne dla realizacji reform. Wizyta prezydenta Petra Poroszenki w Warszawie będzie związana z ważnymi rozmowami na szczeblu prezydentów i delegacji obu krajów. Już wiadomo, że na początku 2015 roku wizytę w Kijowie złoży prezydent Bronisław Komorowski. Tymczasem sytuacji na Ukrainie sporo uwagi poświęcili przywódcy najbogatszych państw świata na zakończonym wczoraj w australijskim Brisbane szczycie G20. Podczas spotkania nie zabrakło słów krytyki, które padły pod adresem prezydenta Rosji Władimira Putina za działania Rosji na Ukrainie. Amerykański prezydent Barack Obama zapowiedział, że jeżeli Rosja nie zmieni kursu, to zostanie izolowana gospodarczo. Z kolei premier Wielkiej Brytanii David Cameron oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzegli przed możliwością dalszych sankcji wobec Rosji.
Po pierwsze, będziemy wspierać Ukrainę zarówno politycznie, jak i ekonomicznie. Po drugie, będziemy szczędzić wysiłków, aby promować dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu w rozmowach z Rosją. I po trzecie, możemy nałożyć sankcje ekonomiczne przeciw Rosji w takim stopniu, w jakim jest to konieczne i na tak długo, na ile jest to potrzebne. Zdaniem Dariusza Sobkowa, byłego ambasadora tytularnego przy Unii Europejskiej, zapowiedzi nałożenia kolejnych sankcji na Rosję nie wywołają wielkiego strachu w Moskwie. Pomimo tej ostrej retoryki Unii Europejskiej, to jednak Niemcy podtrzymują swój bardzo egoistyczny stosunek do Rosji, nie zamykają wszystkich drzwi kontaktowania się z Rosją i w ten sposób wychodzą na najlepszego ucznia w klasie, dlatego że w tej chwili okazuje się, że najmocniejsze państwo w Europie, Niemcy, dyktuje sposób uprawiania polityki w stosunku do Rosji. Także w ten sposób podbija swoją stawkę. Jest to niewątpliwie ciągle egoistyczna gra Niemiec, a cała retoryka antyrosyjska, mówienie o sankcjach jest tyle samo warta teraz, co była warta i rok temu, w myśl zasady, że Unia wydała oświadczenie, a w tym czasie Rosja zajęła część terytorium Ukrainy. W związku z konfliktem na Ukrainie Unia Europejska nałożyła do tej pory sankcje wizowe i finansowe na ponad 110 osób, w tym rosyjskich polityków, wojskowych i osoby z otoczenia Kremla oraz ponad 20 firm. Już za chwilę prognoza pogody. Kolejne wydanie informacji dnia, godzina 10. Zapraszam. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią, środkową i południową Europą niże z frontami atmosferycznymi. W ich zasięgu znajduje się także Polska. Nad obszar naszego kraju napływa chłodniejsze i wilgotne powietrze ze wschodu kontynentu, gdzie w dalszym ciągu dominuje układ wysokiego ciśnienia. Nad Europą dziś sporo chmur i deszczu. Pogodnie jedynie w basenie Morza Śródziemnego, nad Niemcami, a także nad Rosją. Na termometrach od minus 4 stopni w Moskwie, około 10 w północnej i środkowej części kontynentu, do 20 w Atenach. A w Polsce? Na ogół pochmurno i deszczowo. Jedynie na południowym zachodzie szanse na niewielkie przejaśnienia i bez opadów. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na Mazurach i Podlasiu do 9-11 na południu i zachodzie. Wiatr dość silny ze wschodu. Ciśnienie wyniesie około 1017 hektopaskali i będzie rosło. A jakiej aury możemy spodziewać się w poszczególnych regionach kraju? Zobaczmy.